Skąd taki pomysł, szczególnie, że dorzuciliśmy jeszcze do tego okres zimowy, jeszcze rower i to tandem, duża przyczepka. No tak naprawdę to był taki, można powiedzieć, kompromis z wielu różnych koncepcji, do różnych pomysłów. Przede wszystkim chcieliśmy wyprawy, która nas nie będzie ograniczała w jej czasie i kilometrach, dlatego dużo po prostu pracowaliśmy, działaliśmy. Ja tylko się tak zapytam, czy ona jest włączona? Okej. Okay. Daleko tam na północy. I ta wiedza, którą my mamy, jest takim czymś, co chcemy przekazywać, przekazujemy innym ludziom. To jest taki drugi, trzeci cel naszej podróży. I jest czwarty, ale później o nim powiem. Miesiąc przygotowań. Tak naprawdę dosłownie rok przygotowań, praca na 3 etapy. No i tworzenie wszystkiego własnymi rękami. Od karmy, przygotowania karmy dla każdego. O gałęzi, no i sterczał taki biedak, aż się w końcu zorientowaliśmy, że tak naprawdę go nigdzie nie ma. Poza, właśnie uzupełnialiśmy, wracając już do prezentacji, uzupełnialiśmy naszą dietę także rybami, które łowiliśmy podlodowo. No i jak już oczywiście stopniał śnieg, lód, no to także taką improwizowaną wędką, tak naprawdę to był kawałek kijka z nawinętą żyłką, no i w ten sposób łowiliśmy. To ja tak na szybko powiem, że te wędki, które tam Państwo, tą wędkę, którą Państwo widzieli, samowie mają chwilę rodzajów, to były wędki improwizowane, oni też łowią pod lodem, ale wracając, jak zabrać psa tam daleko na północ, który waży 50 kg i trzeba zabrać całe jedzenie, dobytek, który jest co jakiś czas dostarczany i waży 30 kg, to 60. Piloci wycieczek, których tam było bardzo dużo, bo tych autokarów przyjeżdżało cała masa, podczas tej trasy mówili wycieczkowiczom, że taka szalona para Polaków tam przyjechała, obozuje sobie. No to ci wszyscy, cały tłum 60 osób z autokaru najpierw szedł za jeden róg tego murka, później za drugi, robił nam zdjęcia, a dopiero potem szedł na globus, więc byliśmy taką dodatkową atrakcją. Kilka minut później po prostu dojechaliśmy tam do tej góry, zeszliśmy do lasu i poszliśmy się spać, bo przyszła potężna wiewiórka. I takie burze bardzo często występują. To jest w ten sposób, że one dosłownie pojawiają się w sekundę. Można zobaczyć na niebie, że coś się zbliża, ale to nagle uderza, jest bardzo potężne i trwa od kilku minut do kilkunastu, dziesięciu. Zyskane podczas naszej podróży, że rączki kierownicy są po prostu wręcz powyginane i są takie odciski od jej palców. Po prostu nas przyczepka trzymała. Ale mieliśmy na przykład większy problem z tirami, które nadjeżdżające na przeciwka, kiedy były duże wiatry, musieliśmy schodzić z roweru. Kazał przebyć na bruchu z powrotem do Polski, lądował w stajni. Nas wspierali, którzy nas przywitali. Tutaj na pewno pan nas burmistrz, który nas wspierał w trakcie tamtej podróży i wsparł mocno naszą wyprawę, tą teraz, którą mieliśmy. I ci wszyscy ludzie tak naprawdę cegiełka po cegiełce dokładali się do tego, żebyśmy mogli tam bezpiecznie być na północy, żebyśmy z tamtej północy mogli wrócić. Co lepsze, będąc na północy, mają ten support, tak na przykład panią Lewicką, jak Kadlokowi się wydarzyła sytuacja tego typu, że padła mu łapa i strasznie był, chorował. No, wyciągnęliśmy tego telefon, wiedzieliśmy, że możemy na nim polegać w prawej i ruszyli w tą kolejną naszą podróż. Jeszcze raz naprawdę piękna, wzruszająca opowieść i bardzo nas cieszy to, że to są nasi krajany tutaj z Mikołowa. Tak jak wczoraj byli chłopacy z łaciskiej grupy górskiej, dzisiaj tak naprawdę Triglow, które tak naprawdę o powiecie mikołowskim, o mieście Mikołów opowiada podczas swoich wypraw i daleko w świecie o nas słychać. Także wielkie zasługi. Jest jeszcze piękny, może trochę znudzony, ale widać, że jest fajnie przyzwyczajony do tych pokazów, bo ten demowy triplow występuje w Polsce na różnych festiwalach i też o Mikołowie, o Śląsku